Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, wysoki senacie, pracownicy i studenci, przyjaciele i sympatycy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Spotykamy się dzisiaj na spotkaniu wigilijnym, by wspólnie naszym Uniwersytecie przeżywać ten wyjątkowy i niezwykły czas świąt Bożego Narodzenia. Niezwykle ciepło i serdecznie witam księdza biskupa doktora Henryka Tomasika, ordynariusza diecezji radomskiej. Dziękuję Jego Ekscelencji za przyjęcie mojego zaproszenia na dzisiejszą uroczystość, jak ważną dla nas wszystkich. Witam posła Radomskiego Okręgu Wyborczego, pana Andrzeja Kosztowniaka. Zapowiedział się, że będzie, być może jeszcze nie dotarł. Witam serdecznie sprawdzonych przyjaciół Uniwersytetu, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, księdza dr Jarosława Wojtkuna, proboszcza parafii katedralnej pod wezwaniem opieki Najświętszej Marii Panny w Radomiu, księdza kanonika Krzysztofa Ćwieka. Na dzisiejszym wyjątkowym spotkaniu witam także pana Waldemara Trelkę, starostę radomskiego, panią Katarzynę Kalinowską, wiceprezydenta miasta Radomia, pana Andrzeja Wójcickiego, wiceprzewodniczącego zarządu regionu NSZ Solidarność Ziemia Radomska oraz pana Jerzego Kaczkowskiego, członka zarządu regionu NSZZ Solidarność Ziemia Radomska. Witam także panią Annę Szczygielską, przewodniczącą Rady Uczelni, a także członków Rady Uczelni pochodzących spoza wspólnoty uczelni, pana Jarosława Jaskulskiego, prezesa firmy Jarmex oraz pana Andrzeja Kwietnia, prezesa firmy Confirm. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszym spotkaniu członków Rady Uczelni oraz kończących CEI działalność Rady Patronackiej, dziękując, że zawsze wasi przedstawiciele uczestniczą w uroczystościach Uniwersytetu oraz czynnie wspierają wszelkie nasze inicjatywy. Otrzymaliśmy również pisemne życzenia od osób, które nie mogły z nami dzisiaj być z uwagi na obowiązki, między innymi od pana wojewody Konstantego Radziwiła, przedstawiciel pana wojewody jest z nami. Również od posła Konrada Frysztaka przyszły życzenia na piśmie, no i jeszcze od wielu innych osób. Witam przyjaciół, sympatyków naszej Alma Mater, dyrektorów firm, z którymi na co dzień blisko współpracujemy, banków, instytutów naukowo-badawczych, przedstawicieli kultury, biznesu oraz mediów. Witam członków Senatu Uniwersytetu, duszpasterzy akademickich, wszystkich obecnych na dzisiejszej uroczystości studentów, pracowników naszego Uniwersytetu. Witam chór akademicki, który właśnie się prezentował pod kierownictwem pani Agnieszki Kobierskiej i pani Zofii Jankowskiej, który jak co roku również i dziś swoim śpiewem uprzyjemni nam to wyjątkowe spotkanie i pomoże nam w odśpiewaniu kolęd. Szanowni Państwo, na wstępie naszej dzisiejszej uroczystości chciałbym wręczyć wyjątkowej dla naszego Uniwersytetu osobie medal 70-lecia uczelni. Jego Ekscelencjo, dziękuję za wielkie serce dla naszej uczelni, za otwartość i zrozumienie naszych problemów. Niech medal, który za chwilę wręczę, będzie symbolem naszej wdzięczności i szacunku. Ponieważ Ekscelencja nie był na uroczystości inauguracji, tylko celebrował mszę świętą, później musiał wyjechać na lotnisko, bo wylatywał do Stanów Zjednoczonych, to nie mogłem w tej pierwszej edycji wręczyć tego medalu, a jeszcze mamy cały rok na uroczystości, gdzie będziemy honorowali osoby najważniejsze dla nas takimi medalami. Zdjęcia
Szanowni Państwo, Boże Narodzenie i nadchodzący okres świąteczny to czas szczególny. Widok choinki, przygotowania i oczekiwanie na chwile spędzone z rodziną wywołują w nas niepowtarzalną atmosferę pełną ciepła, spokoju i zwykłej ludzkiej życzliwości. Bardzo cieszę się, że w tej niepowtarzalnej atmosferze udało nam się dziś spotkać, by jak co roku wspólnie w naszej uniwersyteckiej rodzinie przeżywać magię tych świąt, a jednocześnie być bliżej siebie. To również czas podsumowań, analizy tego, co dobrego i pozytywnego wydarzyło się w mijającym 2019 roku, ale i spraw, które potoczyły się inaczej niż tego byśmy chcieli. Dla naszej uniwersyteckiej rodziny to był rok wypełniony dobrymi decyzjami, wydarzeniami na wielu płaszczyznach. Działania naszej uczelni dały się zauważyć i były ocenione wysoko. To rok, który wprowadził nas także w zupełnie inną rzeczywistość szkolnictwa wyższego, związany z funkcjonowaniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Konstytucja dla Nauki 2.0. Najmocniej odczuwamy to od października bieżącego roku, kiedy to wszedł w życie nowy statut uczelni oraz nowa struktura organizacyjna. Utworzyliśmy 8 nowych wydziałów, a na ich czele stanęli powołani przez rektora dziekani. Przyjmując tę rolę, przyjęli także odpowiedzialność za dynamiczny, prężny rozwój tych jednostek, którymi kierują, zarówno pod względem dydaktycznym, ale także naukowo-badawczym, co w świetle obecnej ustawy stanowi bardzo trudne i wymagające zadanie. Mam nadzieję, że nie zawiodą nas, wspólnie podołamy problemom i nieprzewidzianym sytuacjom, które z pewnością się pojawią. Mijający rok 2019 to wyjątkowy rok dla naszej uczelni. Właśnie rozpoczęliśmy świętowanie pięknego jubileuszu 70-lecia istnienia. Otóż 70 lat dbamy o rozwój naukowy kolejnych pokoleń. Z dumą kształcimy doktorów, magistrów, inżynierów, licencjatów. Promujemy doktorów habilitowanych i profesorów, co kiedyś było poza zasięgiem Radomia. Kształcimy ludzie chłonnych wiedzy i umiejętności praktycznych, które tak dobrze postrzegane są na współczesnym rynku pracy i cenione przez pracodawców. Bogata historia naszej uczelni, położenie nacisku na nieustanny rozwój i dostosowania do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych doprowadził nas do dnia dzisiejszego, w którym po 70 latach istnienia tej uczelni możemy stwierdzić, że na przekór niektórym mamy tu w Radomiu silny ośrodek akademicki. Jesteśmy uczelnią o ugruntowanej i niezachwianej od lat pozycji na mapie akademickiej naszego kraju. 70 lat historii tej uczelni zobowiązuje. Przed nami nadal ogromna praca związana z dostosowaniem do nowych realiów, dalszego dynamicznego rozwoju uniwersytetu i dbania o jego dobre imię. Mam nadzieję, że ogromny potencjał, który wykorzystamy, kształcąc na ponad 40 kierunkach studiów, da się zauważyć nie tylko w środowisku radomskim, ale i ogólnopolskim. Szanowni Państwo, przed nami czas świąt, który mam nadzieję będzie obfitował w same dobre i piękne chwile, tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Czas, który postarajmy się poświęcić tym, którzy najbardziej tego potrzebują i na to czekają, czyli rodzinie, przyjaciołom i nam samym. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień, biały opłatek i życzenia, które będziemy sobie składać, sprawią, że każdy poczuje się potrzebny, że każdy będzie obdarowany uśmiechem i dobrym słowem, a odśpiewane kolędy wprowadzą nas w magię Bożego Narodzenia. Z okazji zbliżających się świąt życzę Państwu dużo zdrowia, radości oraz siły do stawiania czoła przeciwnościom. Niech ten czas będzie chwilą wytchnienia od codziennych problemów i doda nam wszystkim optymizmu oraz wiary, którą łatwo zamienimy w siłę do realizacji własnych planów. Niech ten nadchodzący nowy 2020 rok
będzie szczęśliwy i spokojny, niech obfituje w osobiste sukcesy oraz spełni ambitne zamierzenia i dążenia zawodowe. Wszystkiego dobrego. Odśpiewajmy teraz wspólnie jedno z najpiękniejszych kolęd, tradycyjnie wśród nocnej ciszy. Chór nam, mam nadzieję, pomoże. Niech ona, ta kolęda, wprowadzi nas w świąteczną atmosferę, w której za chwilę będziemy składać sobie życzenia. Czas oddać głos ekscelencji. Proszę bardzo. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański, chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że się bardzo przestraszyli. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Dziękujemy Ci, Boże i Ojcze nasz, za ten biały chleb, opłatek, owoc ziemi i ludzkiej pracy, który zgromadził nas dzisiaj w jedno przy tym stole, podobnie jak wówczas, kiedy mocą Twojego słowa staje się Twoim ciałem i gromadzi nas we wspólnocie ołtarza. Prosimy Cię, pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić i zwyczajem naszych ojców składać sobie wzajemnie życzenia świąteczne. Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku przełamania się chlebem dzielić się z innymi, a zwłaszcza z potrzebującymi, miłością, życzliwością i pokojem. Obdarz więc nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć przez Chrystusa, Pana naszego. Magnificencjo, dostojny Senacie, drodzy goście, kochana młodzieży, drodzy siostry i bracia uczestniczący w tym naszym świątecznym spotkaniu. Niebo łączy się z ziemią, sprawy Boże ze sprawami ludzkimi. Tak jeden z wersetów liturgii Kościoła mówi o tej szczególnej relacji między Bogiem i człowiekiem w tajemnicy Chrystusa. Niebo łączy się z ziemią, w szczególny sposób w tej tajemnicy Dzieciątka z Betlejem. Słowo, czyli Syn Boży, stało się ciałem i zamieszkało między nami. Trwamy w dziękczynieniu za ten piękny dar. Podczas wielkich uroczystości dziękczynienia za tajemnicę Bożego Narodzenia w roku świętym, roku jubileuszowym, Ojciec Święty Jan Paweł II podczas dwóch spotkań ze studentami, a także z nauczycielami akademickimi zachęcał do czegoś bardzo zaskakującego, do laboratorium wiary i laboratorium kultury. Potrzebna jest refleksja nad wiarą, aby w jej duchu przyjąć tę wielką tajemnicę Nocy Betlejemskiej. Potrzebna jest także refleksja nad kulturą, która jest tak bardzo przeniknięta prawdą obecności Chrystusa. Od chociażby pierwszy taki bardzo widoczny moment to czas, liczenie lat, jest jakiś moment zero. To moment przełomowy, przyjście Chrystusa. Pragnę w imieniu nas wszystkich, wszystkich duszpasterzy, złożyć magnificencji, senatowi, wszystkim pracownikom uczelni, studentom najlepsze życzenia. Życzymy, aby poznawanie prawdy zbliżało do Pana Boga. Tak pięknie o tym powiedział Asnyk. Za każdym krokiem w tajniki stworzenia coraz bardziej duża ludzka rozprzestrzenia i większym staje się Bóg. Życzymy Bożego błogosławieństwa w realizowaniu wszystkich zadań życiowych. Nad stajenką betlejemską aniołowie wyśpiewali ten piękny hymn chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój, pokój ludziom Jego upodobania. Życzymy Bożego pokoju w sercach, w rodzinach, na uczelni, we wszystkich relacjach,
Bożego błogosławieństwa i błogosławionych świąt. Panie rektorze, bardzo dziękuję i Senatowi dziękuję za tę pamiątkę miłą. Gratuluję jubileuszu, a wszyscy życzymy Bożego błogosławieństwa w rozwoju uczelni. Szczęść Boże i błogosławionych świąt. Szanowni Państwo, dla Was, dla Waszych bliskich i przyjaciół jeszcze raz składam serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Zapraszam teraz do wspólnych życzeń, a następnie do stołu wigilijnego. Zapraszam również do zamieszczania wpisów tutaj w księdze pamiątkowej naszego Uniwersytetu.